Cześć kochani, witam serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj was zabieram w bardzo nietypowe miejsce i w miejsce, gdzie dzieje się coś tylko raz do roku. Raz będę miał gościa, bo towarzyszyć będzie mi dzisiaj żona, a zabieram was na wystawę. Na wystawę mudlarkową, czyli będziecie mogli zobaczyć na żywo mnóstwo niesamowitych fantów, które zostały znalezione przez mudlarków w Londynie. Czyli wyruszamy do Docklands Museum of London. Zapraszam serdecznie. No to ja was witam bardzo serdecznie po raz drugi dzisiejszego dnia. Jest to stacja Waterloo. My teraz musimy wejść do Undergroundu Jubilee, czyli to jest srebrna linia. No i dalej będziemy się poruszać w stronę Stratford i wylądujemy na Docklands, gdzie znajduje się ta wystawa. Także zapraszam. Gdzie ta moja kobieta? Jest moja Ilonci. For your safe passage through Waterloo Station, if you are traveling in the ocean. Żeśmy dotarli, słuchajcie, na Canary Wharf. Zaraz będziecie mogli zobaczyć takie pierwsze zderzenie z wielkością tego miejsca, bo tu jest naprawdę mnóstwo wieżowców wokoło i to naprawdę robi ekstra wrażenie. Także spójrzcie, bo wyjeżdżamy. Patrzcie. Już nie mówię o tym, że bezdomni tu leżą, ale spójrzcie, no to wygląda tak delikatnie mówiąc jak w Ameryce. Wszędzie wieżowce wokoło, patrzcie. Patrzcie, ich jest normalnie tutaj mnóstwo. Z każdej strony. Lecimy na Docklands. No słuchajcie, trochę żeśmy się zgubili, ale no chciałem wam pokazać, jak tu jest fajnie, jak tu jest naprawdę pięknie i kolorowo wszędzie, z każdej strony. Ale tak jak mówię, zgubiliśmy się, szukamy tych doków już od jakichś 15 minut. To słuchajcie, oficjalnie mogę powiedzieć, że dotarliśmy w końcu do Museum of Docklands i zapraszam was na wystawę mudlarkową. Są tu fanty naprawdę bardzo znanych mudlarków. Chodźcie, chodźcie, zobaczymy. No to słuchajcie, jesteście, ja tylko powiem, że część będę mówił po polsku, część będę mówił po angielsku, ale zaczniemy sobie tutaj, słuchajcie, od prawej strony. Słuchajcie, to są wszystko fanty, które zostały znalezione na Tamizie. Spójrzcie, jaka długa faja. Słuchajcie, naprawdę przepiękne artefakty, przepiękne rzeczy. Słuchajcie, tutaj jest weteran mudlarkowy Graham. Słuchajcie, mnóstwo fajnych noży. Fajeczki. Słuchajcie, jest Colt. Słuchajcie, naprawdę przepiękne artefakty z różnych epok, spójrzcie, naprawdę z różnych epok. Ja tu szukam, słuchajcie, kolegi. Słuchajcie, jest kolejne stoisko, nawet zęby są.
Słuchajcie, ja mam... You're right. Ja mam, słuchajcie, taką jedną, może pamiętacie z mojego filmu, mam też taką jedną nóżkę. I have one exactly like this. Yeah. Also found it on Thames here. Yeah. That's beautiful. It's over about 5 or 6 months. And it just appeared that I displayed them and I thought, oh no. Yeah, that's good. Nice finds. Yeah. Oh. Wow, look at that on the top. Spójrzcie na tą na górze. Naprawdę przepiękna. Nice collection, mate. Thank you. Słuchajcie. Słuchajcie, tutaj żeśmy doszli do mojego przyjaciela, kolegi, który prowadzi grupę modlarkową, Joel Allen. Także zaraz się przywitamy i ja wam pokażę jego fanty. Słuchajcie, naprawdę przepiękna kolekcja. Ja wam powiem, to będzie długi film. Ja już wiem, że to będzie długi film, ale spójrzcie, naprawdę przepiękne artefakty. Słuchajcie, niesamowite bakle. Zapraszam oczywiście też na Instagrama Mainla Mudlark do Joa. Beautiful collection, man. Yeah, you know what? I missed that event last year. And you know, if you don't do your life, I wouldn't know. Seriously, you know, and I just grabbed my wife, she's with me, she just walked somewhere. Come along next year, bring your clients to a game of Why not? Yeah, yeah, why not? We should do that. We have exhibition next Saturday in Twickenham. Oh, lovely, lovely. Yeah, so if you want, I can send you later on the link. Have a look and you're welcome also. You even welcome with your finds, man. Seriously, they beautiful collection from Thames River. That's true. That's true. All the best, man. Again. See you around. See you around. Słuchajcie, ja muszę te dwie panie jakoś wyprzedzić. Spójrzcie, normalnie piękne kawałki. Okay. Okay, no problem. No problem. Także pani tylko pilnuje, ale piękne fajeczki, słuchajcie, magiczne clay pipes. A to jest stoisko Rosie Barker. Dobra. Słuchajcie, tu jest stoisko Kasi. Kasia Green, słuchajcie, i Kasia też chodzi i spójrzcie, są naprawdę przepiękne artefakty. Patrzcie, jakie fajeczki ładne zdobione. Powiem wam szczerze, że zawsze chciałem przyjść na tą wystawę. W sumie fajnie by było, żebyśmy w przyszłym roku też my przyjechali i wystawili swoje rzeczy. Beautiful collection.
Are you Polish? No problem. Słuchajcie, no to staniemy w takim razie do kasi na chwileczkę dłużej. Nie, no może nie tak na długo. Wszystko zależy, wiesz. Ale to niech pani sobie skończy, niech pani popatrzy, to zaraz chwileczkę pogadamy. Także jak słyszeliście, Ilonka już przeleciała wszystko. Mówi, że już przeszła wszystko. Słuchajcie, czy ja widzę tutaj zwłok? Słuchajcie, to ja do kasi wrócę. So I'll be back. A to Polka jest. Słuchajcie, bo tu się atmosfera zdecydowanie zagęszcza. To są naprawdę już przepiękne artefakty rzymskie. No, zobacz, Ilonka, popatrz. Powiedz, że ci się nie podobają. Nie? To nie jest twoja broszka. Słuchajcie, no co ja tu mogę powiedzieć? Spójrzcie, jakie rzymskie monety, jakie artefakty, jaka kolekcja fajek. No, masakra. Masakra, powiem szczerze, że nie wiem, czy zdążę to przelecieć, ale wrócę tutaj, idę na następne Ilonka. Słuchajcie, tutaj jest. To jest, słuchajcie, ja będę musiał trochę przyspieszyć, bo to rzeczywiście zejdzie i to będzie tak długi film, że ja się nie zmieszczę nawet w pół godziny, a już jest 10 minut. Także ja przyspieszam trochę, słuchajcie. Tu jest steward. Słuchajcie, tu jest nasz archeolog. Także on ma też naprawdę fajne rzeczy. Ale lecę dalej, słuchajcie. Lecę na kolejny rząd. Słuchajcie, tu jest jeszcze jedno miejsce. I to miejsce jest, chłopaki, dla nas. Czemu by nie przyjechać tutaj w przyszłym roku, nie wystawić naszych fantów znalezionych na Tamizie. Także pomyślcie o tym bardzo, bardzo mocno, bo to miejsce już na nas czeka. Ilonka, bo wiesz, że to miejsce na nas czeka? No te tutaj wolne. No już mnie zaprosili nawet, żebym wziął swoje rzeczy i chłopaków, żebyśmy przyjechali. Słuchajcie, patrzcie, jaki kluć. Dzwoniaki poznajecie. O. Michała sekcja. Michał, ty byś się cieszył. Zobacz, jakie piękne tokeny. Spójrzcie na to. No nie wierzę, słuchajcie. Takie moniaki. Niesamowite, słuchajcie, lecimy dalej. Richard zbiera, słuchajcie, Pottery, widzę. Bardzo też interesujące. Tutaj Michael J. Mallory byłby naprawdę zadowolony z takiego tego. Bardzo fajna clay pipe. Ładnie zdobiona. Słuchajcie, i następne Pottery.
Tutaj się można zdecydowanie pobawić. Patrzcie, jaka ilość. Zwierzęcia tego jest bardzo, to jest wszystko z tamizy. Okej. Okay. Słuchajcie, idziemy tutaj do Christophera. Chris jest najmłodszym mudlarkiem, jakiego znam. Spójrzcie, tutaj jest oczywiście jego Instagram, jakby ktoś chciał wejść. Christopher Thames Curious. Bardzo fajny chłopczyk. I lata po tamizie, Iluncio. Ty byś też polatała, co? Oj, polatałabyś. Po sklepach chyba. You okay? Słuchajcie, to jest Chris. Bardzo serdecznie zapraszam do niego na Instagrama. I oczywiście na YouTube'a, jak tego, to może ktoś wychwyci i zeskanuje. A tutaj są jego przepiękne fanty. Cześć, mate. Lecimy, słuchajcie, dalej. Słuchajcie, to jest mnóstwo pottery, naprawdę z różnego typu, różnego rodzaju, z różnych okresów. Jest tego mnóstwo, spójrzcie, płytki, nie płytki. Patrzcie. Zobaczcie, ludzie mają nawet taką pasję, że zbierają takie coś, ładnie opisują, a potem przyjdą i pokażą. Piękna sprawa. Co my tam jeszcze mamy? Tu jeszcze mamy wyjście? Nie, Ilonka, jeszcze mamy Gabriela. Gabriel, słuchajcie, zbiera... Gabriel zbiera, słuchajcie, jakieś fosile. Właśnie. Zapraszam bardzo serdecznie do Gabriela. Gdzie my mamy się dalej? Słuchajcie, piękne fajeczki. I Gabriel na rozmowie u weterana. O, słuchajcie, tu jest coś, czego ja ciągle szukam. Ciągle szukam, słuchajcie, mam tej wielkości, ale nie mam już tych większych. No, szukam. Właśnie, Ilonka, ja takich kulek szukam. Nie no, raczej mi nie pożyczy. Idziemy dalej. Słuchajcie, tutaj jest porcelanka. She just with me, but she can be tester, yeah? Oh, she can be a tester? Yeah. Lucky you. Okay, so here's the river. And you're going to hit your left hand like this. And you're very slowly going to put your hand into the virtual foreshore. Let's see what you find. Oh my gosh, you found a plastic car. Yeah. Oh, not very good. Maybe try next time. I'm going to try again. This is going to be better. Try again. On your left. Left. I think left's better because I like left-handed people. Go now. Okay. I'm left-handed. Oh, there we go. What, do you know what that is? Maybe you've seen it in your husband's collection. One thing. No, it's not the coin. It's a button. Yeah, in the navy. Metal coins in here. So you often find, where's the navy? There's one. It's got a little anchor on it. And you often find that buttons for the navy have anchors on them. Nice one. Maybe he was a very fat naval officer and he breathed out his button.
To co, trzeba by Ilonia jeszcze... kurwa, ja to najchętniej bym to jeszcze zrobił, kurwa, live'a na YouTube'a, live'a na TikToka. Nie żartuję. Ale wiesz co, jeszcze bym sobie parę foteczek wstryknął. Bo teraz nie wiem, jak to wyjść, żeby ten foteczki. No to co, Ilonia, podobało ci się? Na pewno tu wrócisz. Słuchajcie, no jak widzicie, w domu pasja jest podzielona na dwa. Wiecie, co macie zostawić, jak wam się podobało. Trzymajcie się bardzo cieplutko i do zobaczenia w kolejnych przygodach. Rozbawiłaś mnie na sam koniec. Fajnie, cieszę się, że wrócisz tutaj, bo za rok prawdopodobnie my tutaj wystawimy swoje rzeczy. Na razie.